Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomek Szwajgiert. Dzień dobry Państwu. Wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od paru lat dziennikarz, współautor pierwszej biografii Mariusza Kamińskiego, szefa bezpieki PiSu. Tomku, dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego Mariusz Kamiński nie jest Hooverem, a Jarosław Kaczyński nie jest Piłsudskim. Tak? Nasza sanacja 2.0 jest trochę ułomna. Kiedy rozmawiam z moimi kolegami ze służb, którzy tytułują zawsze, wiedząc, że pewnie te rozmowy są posłuchiwane, pana Jarosława Kaczyńskiego mianem naczelnika i odnoszą się do tego, że pan Jarosław Kaczyński jest takim naszym drugim Piłsudskim, to ja się zastanawiam, dlaczego pan Kaczyński, będąc człowiekiem naprawdę świetnie znającym historię, pozwala robić sobie taką krzywdę. No przecież każdy na pierwszy rzut oka jest w stanie zorientować się i zobaczyć. No przecież pan Kaczyński nie napadał na pociągi. Pan Kaczyński nie uciekał z Syberii. Nie przetrwał w aresztach, ciężkich aresztach. Tak. Przecież Piłsudskiemu to nawet zęby wybijali w areszcie. Pan Kaczyński nawet nie był agentem wywiadów, bo do tego też trzeba mieć pewne predyspozycje. Pan Józef Piłsudski, postać bardzo kontrowersyjna, niewątpliwie wielki Polak, miał... Ja się naprawdę polemizował, ale... Miał zupełnie inne życie, tak to określę, emocjonalne od pana... No tak, od no pana był znanym kobieciarzem. Jarosława Kaczyńskiego. No tutaj no porównań nie ma. No kiedy w takim przypadku pan Jarosław Kaczyński jest narażony na to, że wspomina mu się, że nikt go nie chciał internować, że... No czy mówi się o tym, że mama załatwiła, swoimi kontaktami, że o stanie wojennym dowiedział się o 12 na mszy w kościele. To jest żenujące. Zacznijmy też od tego, że jeżeli, o ile, bo to jest tak, zawsze niektórzy, to jest od czasów Marksa, mówi się, że historia się powtarza jako farsa. I kiedy środowisko Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun rzucili hasło, że Jarosław Kaczyński to jest żoliborska grupa rekonstrukcyjna sanacji, historyczna grupa rekonstrukcyjna sanacji, ewentualnie sanacja 2.0, bo tak to zaczęło krążyć, tak, od 2016 roku, to jednocześnie zwracali uwagę, że to jest, Kaczyński tutaj popełnia klasyczny błąd, miesz siły na zamiary. Tak. To znaczy Piłsudski, dążąc do dyktatury od początku w zasadzie lat 20., bo to 26 rok to było pierwsze przesilenie, ale tych prób jego zdobycia siłą władzy było wcześniej więcej, to na osobny materiał historyczny, ale on przede wszystkim miał za sobą kilkanaście tysięcy ludzi, którzy przez 6 lat, niektórzy trochę krócej, ale to było wiele lat, walczyli, zabijali, przede wszystkim umieli takie rzeczy robić. Podczas kiedy Jarosław Kaczyński, to mówiąc młodzieżowym językiem, ma u siebie w otoczeniu same miękkie faje. Czyli... Nie, no tutaj pasowałoby określenie Piłsudskiego o kurach prowadzonych, proszę, szczać, to tak jak mówił, no to, no to by pasowało. Nie, to są ludzie tego. Natomiast jeżeli chodzi o... Nikogo nie obrażając. Jeżeli chodzi na przykład o ministra Kamińskiego, to mimo jego tego, no to powiem tak, no, jego zastępca ma trochę lepsze rysy charakterologiczne. O Hooverze mówisz, tak? Tak, żeby spełniać rolę Hoovera. Może powiemy trochę więcej o Hooverze. Hoover to był facet, który przez 50 lat był szefem, pierwszym szefem takim prawdziwego zdarzenia, tak naprawdę drugim, ale pierwszym człowiekiem, który stworzył tak naprawdę od podstaw Federalne Biuro Śledcze. I on się wsławił tym, to świetnie pokazał Clint Eastwood w swoim filmie o Hooverze, brawurowa rola Leonardo DiCaprio, która mniej więcej sprowadzała się do tego, że on każdego prezydenta witał z teczką, w której to teczce pokazywał materiały dotyczące jego bliskich i w ten sposób zostawał jako ten człowiek, który jest stróżem, że te rzeczy kompromitujące, stawiające w złym świetle na pewno nie przeciekną do prasy. W latach 50., 60. był również zwolennikiem tego, co robi w tej chwili pan Mariusz Kamiński. Czyli bezprawnych podsłuchów. Cel uświęca środki. Tak. No, i to jest ten. Natomiast to było tak, że
to porównanie do Hoovera nie jest przypadkowe, drodzy Państwo, ponieważ sam zainteresowany Mariusz Kamiński lubi przywoływać ten przykład. On wiele chodzi... operacji specjalnych zyskuje nazwę dokładnie odnosząc się do Hoovera. Tak, że to była właśnie próba, właśnie to było to, że oni po prostu uważają, że mają licencję daną, trudno powiedzieć przez kogo, bo Mariusz Kamiński deklarował się publicznie jako ateista do czasu, kiedy doszedł do wniosku, że pokazywanie się w Polsce jako ateista nie jest specjalnie popularne, to przestał to epatować. Nie było też informacji o tym, że się nawrócił, więc wnioskuję, że po prostu doszedł do wniosku, zwrócono mu uwagę, że w Polsce to nie jest dobry pomysł, szczególnie jak się jest członkiem partii PiS, w której nawet Jarosław Kaczyński chodzi i demonstruje swoją religijność, chociaż jest to taka religijność bardzo na pokaz. Może to nie na temat, ale przypomina mi się zaraz sytuacja, kiedy funkcjonariusze ABW wpadli do Urzędu Stanu Cywilnego we wschodniej Polsce, gdzie pan Mariusz Kamiński miał brać ślub i urzędnik stanu cywilnego popełnił przestępstwo, sprawdzał pana Mariusza Kamińskiego. Czyli inaczej, oni myśleli, że on popełnił przestępstwo, no, tak naprawdę. To on po prostu sprawdzał, czy... Wykonywał swoje obowiązki. Czy może wziąć ślub, a ponieważ funkcjonariusze nie byli zaznajomieni z planami szefa, to zobaczyli, że jest gdzieś w kraju... Wszędzie widzą spiski. Tak, więc po prostu to trzeba się cieszyć, że po prostu facet jeszcze zdążył się wytłumaczyć, zanim, że tak powiem, porzucili go na glebę, wybili mu zęby albo coś takiego, bo takie przypadki też się zdarzały. Zabiją, a później przeproszą. Tak, tak, więc to trzeba tutaj tak powiem, wyrazić podziw dla funkcjonariuszy, że najpierw zapytali, zanim przyszli do czynów. No szkoda, że przy innych operacjach i działaniach nie było takiej konsekwencji i takiego trzymania się procedur. Ale wróćmy właśnie do tego, że próba wprowadzenia w Polsce dyktatury, w której najpoważniejszą siłą militarną, która miałaby tej dyktatury bronić Jarosława Kaczyńskiego, są Wojska Obrony Terytorialnej, stworzone przez Antoniego Macierewicza, które to wojska są szkolone w trybach weekendowych, w których tam zdaje się, że bardzo mocno reglamentuje się zarówno amunicję do strzelania, zresztą to wszędzie się to robi w Polsce. Szanowni państwo, słabo to wygląda. Szanowni Państwo, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, którą żeśmy wskazali przy początku pandemii COVID-u, kiedy okazało się, że nagle ktoś wpadł na pomysł i były patrole, które były uzbrojone, patrole policjantów razem z żołnierzami WOT. Szanowni Państwo, przecież każdy człowiek, który odrobinę zajmuje się tą tematyką, rozumie, że tutaj w grę wchodzą zupełnie inne przypadki użycia broni. Żołnierz używa broni w inny sposób, policjant w inny sposób. Chodzi tutaj o to, że policjant używa broni po to, żeby nie wyrządzić jak najmniejszą krzywdę. Żeby obezwładnić. Żołnierz używa broni po to, żeby zabić. Już tak tłumaczę bardzo prosto. Po twoich informacjach panowie wycofali te mieszane patrole. Pomijam już to, że ktoś chciał strzelać do COVID-a, to już... Nie, ale bo to tylko jest taki dowód kolejny na to, że rządzą nami kompletni dyletanci, którzy nie rozumieją, że w momencie, w którym robią mieszany patrol, nie ma żadnej dyrektywy, już nie mówię o nawet wyszkoleniu, to nie wiadomo, jak oni to mają... To miało być działanie piarowskie, przez które nikt nie pomyślał, że może dojść do tragedii. Wystarczyłoby, żeby doszło do sytuacji kryzysowej, w której... Ta broń byłaby użyta? Tak. I już są tragedie. Tak. Więc to jest takie to właśnie, że jak po to, żeby ludzie zobaczyli wojsko na ulicach, żeby zrobić wrażenie, że jesteśmy tutaj poważne... Tak. Niezwykle sprawni. Tak. Niezwykle poważni. Narażamy życie ludzi na niebezpieczeństwo, bo jesteśmy dyletantami. Mówię w tym momencie pluralis majestatis, Wąsik i Kamiński, ta cała po prostu bezpieka. Mnie jest bardzo szkoda tych tysięcy ludzi, którzy służą w Wojskach Obrony Terytorialnej. Są to ludzie naprawdę bardzo ideowi, robią bardzo dobrą robotę. No, niestety cała doktryna
związana z użyciem tych wojsk i z tym jak one by miały funkcjonować na współczesnym polu walki, no to dostarczamy po prostu mięsa armatniego. Kojarzy mi się to z wybuchem Powstania Warszawskiego. Ale to na obronę panów powiedzmy sobie, że oni od początku chcieli, żeby to była właśnie siła, która będzie działać na rzecz utrzymania ich władzy, a nie... To jest kluczowe, że wojska miały działać utrzymaniu władzy PiS, Dlatego, że oni na przykład byli szkoleni w tłumieniu demonstracji, w rozbijaniu demonstracji. No pytanie, dlaczego WOT ma się zajmować czymś takim? To jest raz. Dwa, dobrze wiesz o tym, że... Pokazywaliśmy te wspólne porozumienia odnośnie ćwiczeń. Tak, ale to raz. A dwa, że prawdopodobnie, bo byli ludzie, którzy nie byli policjantami wśród osób kierowanych do rozbijania demonstracji w 2020 roku. Byli ludzie, którzy nie mieli podstawowego przeszkolenia policyjnego z zakresu tego, bo to że ktoś umie nawet rozbić demonstrację, oczywiście nie wierzmy, drodzy Państwo, w to, że się można nauczyć czegoś takiego w weekendy i tego, to jest tylko i wyłącznie proszenie się o... Zwróćcie Państwo uwagę na francuskich CRS-ów. Tam są doświadczeni funkcjonariusze, którzy się tylko w tym specjalizują i są naprawdę... bardzo brutalni. Umówmy się, to już trzeba umieć zrobić. To też, ale umówmy się, że na dzień dzisiejszy skierowanie, to taka uwaga do Wąsika i do Kamińskiego, skierowanie WOT-u do tłumienia na przykład możliwych demonstracji w obronie demokracji spowoduje tylko zbrodnia. Wyłącznie to swoją drogą, ale tak naprawdę będzie to przenośny magazyn broni dla protestujących dostarczany do miejsca. No bo umówmy się, bo do tego się to sprowadza, bo Nie służą tam ludzie, którzy są nauczeni tego, żeby strzelić w obronie broni, którą mają... To w ogóle człowiek, który funkcjonuje z bronią, powinien z tą bronią funkcjonować na co dzień. To swoją drogą też. Natomiast tutaj ludzie, jeszcze raz powtarzam, bo ja tych ludzi bardzo szanuję, bardzo ideowi ludzie, którzy idą tam kilka razy w miesiącu, ewentualnie powołani są na jakieś tam dłuższe okresy do ćwiczeń, których rzeczywiście gro zadań polegało również na tym, że walczyli z COVID-em, walczyli z klęskami żywiołowymi. Pomagali ludziom. Ja to bardzo szanuję, ale proszę gdzieś nie mówić, że ci biedni ludzie mają walczyć ze specnazem, bo jak to słyszę, to gdzieś we mnie odzywa się jakiś bardzo poważny dzwonek alarmowy. Drodzy Państwo, klasycznie, jeżeli się podobało, to prosimy o subskrypcję kanału, łapkę do góry. Tych z Państwa, którzy mają ochotę na więcej informacji, zapraszam na portal wieści24.pl, gdzie ja jestem redaktorem naczelnym, a Tomek zastępcą. A oprócz tego, drodzy Państwo, zapraszam na kanał mecenasa Romana Giertycha, a wszystkich z Państwa zapraszam do lektury Historii bez cenzury. Żeby dobrze zrozumieć rzeczywistość polityczną, warto mieć wiedzę historyczną. Szczególnie w tym numerze polecam artykuł Ala ma wyrok śmierci o tym, że Marian Falski, człowiek, który napisał najbardziej znany polski elementarz w XX wieku do nauki czytania, do nauki pisania, Ala z tego elementarza to była żydowska dziewczynka, której właśnie Falski uratował życie. Ta fantastyczna historia jest w tym numerze Historii bez cenzury. Dziękuję. Do widzenia.